Dzień dobry. Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. I dziś, drodzy Państwo, porozmawiamy o milionerach z TVP. A przewodnikiem będzie dla nas pan redaktor Krzysztof Boczek z magazynu Press. To jest magazyn branżowy o mediach. Tam jest tekst Pisancjum TV. O tym, jak się płaci, ile pieniędzy wydają ludzie z naszych podatków, no to jest rzeczy horrendalne. Ja będę mógł dodać wartość, mam wartość dodaną do tego artykułu. Ten artykuł jest bardzo dobry, ale moim zdaniem, jako byłego dyrektora TVP z 2009 roku, to pan redaktor niedoszacował. Pan redaktor Boczek. Notabene pan redaktor Boczek poznałem telefonicznie, bo napisał na mój temat tekst Dostojewski od Giertycha do poprzedniego numeru, który generalnie to moim zdaniem był to słaby i nudny, bo ja jestem znacznie ciekawszą postacią niż to wynikałoby z tego. Natomiast, drodzy Państwo, rozbawił mnie lit tego tekstu, który brzmiał, że wielu dziennikarzy chciałoby porozmawiać o Janie Pińskim, ale się boi. I to mnie rozśmieszyło. Natomiast tutaj pan redaktor Boczek zabrał się za wyliczanie zarobków. Bardzo mi się podoba motto, bo to jest takimi artykułami, tak leci sobie. Jak się kundlić, to nie za 5 zł. I że tutaj średnio zarabia się 2 razy więcej niż w TVP, niż w rynkowych telewizjach. I to się tłumaczy się, że jeżeli ktoś ma zarabiać tyle co na rynku, to dlaczego ma chodzić do TVP? I to jest prawda. Z tym, że 2 razy więcej to się zarabiało wtedy, kiedy TVP nie gwałciła tak, nie łamała tak kręgosłupów, czyli na przykład w 2009 roku, kiedy ja tam byłem dyrektorem i szefem wszystkich programów informacyjnych. I pan redaktor Boczek, a w ogóle to polecam, bo tutaj magazyn Press, bo bo jest parę naprawdę ciekawych materiałów. I tutaj on, to jest taki jeden z lepszych materiałów z tego numeru. Tutaj on na przykład wylicza, że kumaty dyrektor, który zarabia 25 tysięcy, wyciąga teraz nawet w 70, tutaj do 79. I to jest opowiada, że dogaduje się krzyżowo z innym dyrektorem, który go zatrudnia na umowie o nadzór nad programami. I to jest do 30 tysięcy. I oni się tak krosowo wymieniają. I jeszcze dodatkowo pracuje w innym, jako programie informacyjnym, gdzie zarabia na przykład 1,2 tysiące za wydanie, co daje w miesiącu kolejne 24 tysiące. Tam generalnie moich rządów na przykład nie było żadnej kontroli. Ja dopiero je wprowadziłem. Jak tam przychodziłem, to przychodziłem po PiS. Nie było żadnej kontroli po prostu nad wydatkami. Na przykład istniał w jakimś małym, prostym programie, istniał podwydawca. Ja się spytałem, co robi podwydawca. No więc podwydawca, dowiedziałem się, asekuruje wydawcę, gdyby wydawcy się coś stało. No więc ja się spytałem, no ale co się stanie, jak nie będzie tego podwydawcy, który tam zarabiał. Wtedy wydawca zarabiał programu 800 zł, a podwydawca 400. No i się okazało, że podwydawca jest tylko po to, żeby brać kasę, no bo żeby nie było tak, bo w telewizji są bardzo małe pensje relatywnie, te podstawy są powiedzmy tyle, ile wynosi pensja około minimalnej, i do tego się dolicza dyżury. I za te dyżury się już płaci honorariami, to jest też lepiej płacone. To znaczy, musicie Państwo zrozumieć, że pensje dziennikarskie, ja tu Państwa zszokuję, ale dziennikarze są w raju podatkowym. To znaczy, wiele, wiele lat temu wymyślono w ten sposób, że dziennikarze za materiały, jak otrzymują wierszówki, to rozliczają się z kosztami uzyskania przychodów. Czyli jak dziennikarz dostaje wynagrodzenie miesięczne 10 tysięcy złotych, to on płaci podatek tylko i wyłącznie od 5 tysięcy, ponieważ połowę stanowią jego koszty uzyskania przychodu, ponieważ no, musi się spotykać z ludźmi, pić kawy i tym podobne rzeczy. Coś tam kosztuje, coś kosztuje. No i tak to się robi ryczałtem. Czyli na przykład dziennikarz dziś, kiedy mamy 12% PIT, bo tak zostało to obniżone od lipca 2023 roku,
to dziennikarz ma opodatkowany ten w pierwszym progu, płaci 6% podatek dochodowy. Więc to jest raj podatkowy. Dlaczego tak to zrobiono? Bo wcześniej jak było 18%, to płacił 9% podatek, jak było 17%, to 8,5%. Dlaczego tak zrobiono? Ano bardzo z prostego przyczynu, drodzy Państwo. Otóż chciano w ten sposób, aby dziennikarze nie mieli nie mieli Kusy jakieś, tak żeby. nie, to Tomku, nie mieli motywacji, przepraszam, że się zawiesiłem, nie mieli motywacji do walki o obniżenie podatków ludziom zwykłym. No bo jeżeli dziennikarz płaci podatek niski, to po co on ma siedzieć i nawalać w ten rząd, żeby obniżyć podatki? To jest to takie bardzo taka bardzo fajna, ciekawa przykład O to korupcji. powiedzieć, inaczej to nazwałem. Tak, że to chodzi właśnie o tę korupcję instytucjonalną. No i to jest właśnie taki jeden pomysł. Drugi pomysł to jest po prostu multiplikowanie stanowisk na kanał. Tutaj wymieniają na kanał, czyli że dostaje 35 tysięcy miesięcznie, równocześnie jest szefem jednego z kanałów, kolejne 30 tysięcy i dostaje też pieniądze za wydawanie programów i potrafi dociągnąć do 100 tysięcy miesięcznie na kilka funkcji. Że po prostu miał dwie funkcje służbowe, dostawał pensję z jednej płatnej, połowę z drugiej, na prowadzącego 60-70 tysięcy miesięcznie. Ja potwierdzam, za moich czasów, to był 2009 rok, prezenterzy zarabiali do 60 tysięcy miesięcznie, i to był 2009 rok. Natomiast potem przeszło huragan Jaśpiński, który obniżył pensję prezenterów do 37,5 tysiąca najlepiej zarabiających. To się było trudno to o ten. Natomiast ja wtedy pokazałem, że najlepiej zarabiający prezenterzy, wtedy TVN-owscy, zwykli zarabiali 24 tysiące. Bo przyniosłem i pokazałem im, jak wyglądają dane porównawcze. I pytanie jest, pytałem takie, ja rozumiem, że jest dodatek za pracę w szkodliwych warunkach, no to ja mówię, dobra, 12 tysięcy tam powiedzmy ze groszami, mówię, niech będzie te 37,5, no ale dlaczego więcej? No ja rozumiem, że przecież państwo tutaj wszyscy twierdzicie, że macie kręgosłupy moralne, że nie jesteście nie do zdarcia, to dlaczego chcecie więcej pieniędzy niż jest w komercyjnej telewizji razy dwa? No. Pamiętam takiego jednego pana, dosyć sympatycznego, lubianego, no oczywiście nie pracujesz w TVP, no bo tam on był bardzo kompetentnym dziennikarzem, ale ja się go spytałem, a tym pokazałem mu, ile czasu spędza fizycznie na terenie TVP. On miał program, on przychodził, no generalnie spędzał, jak miał powiedzmy 15 dyżurów, to na terenie TVP spędzał jakieś 20 godzin. Bo to był krótki program informacyjny. No więc spytałem się go, że to świetna stawka godzinowa, no ja mogę panu tam policzyć. Więc mówię, to może zamiast tych prawie 60 tysięcy, to może 37,5 tysiąca. No, mówi, a co się stanie, jak ja tego nie podpiszę? A to wdrożę procedurę, do której upoważnił mnie zarząd. Nie dopytał mnie, co to za procedura. Mogę Państwu powiedzieć, zarząd mnie nie upoważnił do niczego. Po prostu to był taki drobny blef. Natomiast to tyle właśnie chodzi. Więc oni tu mówią 60-70 tysięcy. Ja twierdzę, że oni zarabiają dużo więcej. Bogdan Borusewicz miał powiedzieć, że tutaj on mówi, cytuję, że około 50 tysięcy zarabia miesięcznie ogórek. Nie, on powiedział 60 tysięcy i że TVP zaprzeczyła. Nie, ona zarabiała około 60 tysięcy wtedy rzeczywiście, natomiast miała dodatkowe inne wynagrodzenia. Jest trudno w tej chwili naprawdę dowiedzieć się czegoś. Ja nawet nie mam ciśnienia, drodzy Państwo, bo czy będziemy wiedzieć, czy ona zarabia 60, 65 czy 70, to nie ma żadnego znaczenia. A krótko mówiąc, Znaczenia. generuje ryzyka, po prostu ogromne ryzyka generuje po stronie osób, które po prostu dostarczają takich informacji. No ale 60-70 tysięcy miesięcznie. Jak teraz patrzycie Państwo na tych wszystkich kolesi, którzy występują i oni kłamią, no to musicie Państwo sobie uświadomić, no gdzie oni, Tomku, gdzie mogą dostać 60-70 tysięcy? Przecież tyle nie zarabiają naprawdę świetni fachowcy, świetni menadżerowie w dużych firmach. To są gigantyczne pieniądze, a w mediach to tyle zarabiają, to są pensje zarezerwowane dla gwiazd dziennikarstwa, którzy są redaktorami naczelnymi jakichś potężnych mediów. To są tego typu pieniądze.
Ja Państwu powiem, że w 2007-2008 roku były bardzo wysokie wynagrodzenia z rynku i to był ostatni rynek dobrze zarabiającego dziennikarstwa. Od tamtego momentu pensje zaczynają w dziennikarstwie walić się. One się trochę odbudowały teraz przy internecie. Natomiast to nie jest to samo, co było właśnie te 15 lat temu. A co było 20? Ja muszę trochę przyznać rację, że te pensje muszą być tak wysokie. Wtedy, kiedy ty byłeś tym ministrem propagandy, to praca w telewizji nie była synonimem takiego kurestwa. Tak, nie, ludzie, samochody TVP mogły normalnie funkcjonować, nie ma tak, że ludzie ich wyklinają, że ich wyzywają, bo tak jest bardzo często. Nie ma tak, że oni w tej chwili muszą funkcjonować w pewnej bańce, w pewne miejsca nie pójdą, nie mogą spotykać się z częścią ludzi, oni żyją w swoim środowisku. Oni muszą za to dostać pieniądze. Po tym oni sobie zdają sprawę z tego, że poprzez pracę w tej chwili dla kurwizji, oni są, to nie jest tak nawet jak aktor, że jest zaszufladkowany. To jest infamia, to jest takie porównywalne i oni mogą mi robić sprawę do tego, jak czuli się niektórzy aktorzy podczas okupacji, którzy po prostu byli potraktowani, mieli infamię, ludzie traktowali ich naprawdę bardzo źle. I po tym, jak już padnie ten cały reżim, a on już padnie niedługo, no to będą mieli olbrzymi problem. Pamiętasz, Janku, nie było to aż tak, ale pamiętało się bardzo długo prezenterów, którzy występowali w mundurach w stanie wojennym. Cały czas im się to wypominało. Pamiętało się tych ludzi. A natomiast jak porównam tamtą propagandę z tą propagandą, to powiem Państwu, że tamta propaganda była robiona dużo lepiej i tak, przepraszam za wyrażenie, nie wkurwiała społeczeństwa. Tutaj to osiągnęło pewne naprawdę jakieś do zenitu doszło to, co oni robią. Ludzie tego nie wytrzymują. No sam Janku, wiesz, jaki jest oddziaływanie tego na większość społeczeństwa. No przecież to, ale nie, bo to, ale tutaj na przykład on podaje przykład, pan redaktor Boczek, że do 44 tysięcy na posłusznego wydawcę. No więc też muszę go i zmartwić, że znacznie więcej. To znaczy za moich czasów moi wydawcy i moi producenci zarabiali między 25 a 35 tysięcy. To był 2009 rok. Ich nie było dużo. To byli bardzo dobrze klasy fachowcy, którzy potrafili w Polsce by zorganizować. Robili takie wielkie logistyczne rzeczy, jak na przykład koncerty, na przykład na dużą liczbę osób. Powiem tak. Wydawcy, z którymi się dogadywałem, świetni od strony merytorycznej i wizualnej, zarabiali między 15 a 20 tysięcy. Ale nie musieli się, jak to ktoś tu brzydko mówi, po prostu kurwić i dawać ciała, dawać twarzy. Więc 44 tysiące, ja myślę, że to jest taka średnia. Ja twierdzę, że ci, którzy dają nazwisko, bo wydawca to jest człowiek, który jest podpisany pod tym, co tam się dzieje, to dostają więcej. Tym bardziej, że to są pensje, musicie Państwo zrozumieć, oni mają świadomość. To nie są głupi ludzie. Już nawet Jarosław Olechowski, który gdzieś za pierwszej kadencji słyszałem, to jest dyrektor TAJU. To jest facet, którym, powiem tak, który jeden z nielicznych ludzi, którzy może tam ponieść odpowiedzialność karną. Dlaczego? Dlatego, że TVP nie jest takim zwykłym medium, to jest medium, które ma określone standardy wpisane w ustawy. I on tych standardów nie przestrzega. Mecenas Roman Giertych, który jest, nawet wrogowie przyznają, świetnym prawnikiem, on twierdzi, że tam są zarzuty karne za to, co robi TVP, więc ja mu wierzę. To znaczy, że to, co jest za to, że one nie zachowują balansu, że jest promowany PiS, że jest atakowana, odczłowieczana, dehumanizowana opozycja, to są przestępstwa. No to jest tak, że takie groźby pod adresem Radosława Sikorskiego, Donalda Tuska nie biorą się znikąd. To są rzeczy, które oni po prostu
To jest państwowy hejt. W każdym razie, ja oczywiście nikt nie chce mówić, ale o tym, że panowie od mediów mają takie, a inne role, to wyszło na procesie norymberskim, gdzie tam ze dwóch przynajmniej redaktorów tam zawisło, tych faszystowskich gazetek, właśnie jako odpowiedzialni za politykę nienawiści. No tam ich sądzono z prawa naturalnego. To w Polsce oczywiście nikt wieszać nie będzie i nie będzie sądzić z prawa naturalnego, ale ze złamania standardów TVP już tak. Więc ja tutaj nie potwierdzam, że 44 tysiące. Moje informacje mówią, że dobrzy wydawcy zarabiają. Kto to jest wydawca? Wydawca to jest facet, który musi tę całą koncepcję programu wymyśleć. Na przykład w TVP to człowiek, który wydaje, jest współwydawcą. Tylko że oni nie mają dzisiaj, oni mają czytaczy. Współwydawcą na przykład była redaktor Hanna Lis, Piotr Kraśko. To byli redaktorzy, którzy byli współwydawcami, to znaczy, którzy mieli bardzo dużą rolę do odegrania w takim wydawcy i oni bardzo niechętnie nawet ustępowali z tej roli współwydawcy. To nie jest tylko w tym momencie dziennikarz, który czyta wiadomości, ale człowiek, który jest aktywnym człowiekiem na kolegium, zgłasza własne tematy, stara się przeforsować i to są też trochę jego wiadomości, mają jego kształt. Natomiast tutaj na przykład ja pamiętam, bo ja pracowałem z panią Cholecką, no to pani Cholecka to był typowy czytacz. Czyli ona po prostu dostawała to, co ma do przeczytania i czytała. Tam z nią był problem, bo ona miała za moich czasów taką fryzurę po prostu, że wyglądało, jakbyśmy to nazywali, że ona hełm miała, czyli po prostu ktoś nałożył na nią hełm, ogolił do tego hełmu. I pamiętam, że jak były problemy, żeby nawet, myśmy jej nie chcieli wcale ściągać tam z widzi, jakieś tam miała swoich tam widzów, tylko chcieliśmy coś zrobić, żeby tak jakoś to fajniej wyglądało i trudno było rozmawiać. I to był typowy czytacz. To była osoba bez żadnych pretensji aspiracji dziennikarskich, tylko czytacze. I w takim wypadku o kształcie wydania decydował w zupełności wydawca. Czyli ten wydawca musi wymyślić tezy. Więc jak widzicie te debilne paski pod hasłem opozycja chce, żeby Polacy jedli robale, albo pod hasłem Tusk odpowiada za inflację, albo coś, to jest wszystko wydawca. To jest ten człowiek, który... Zapraszam tych samych do wszystkich tematów, tych samych ekspertów. No, A z chyba, czego że to wynika, Tomku, wiesz? pan Miłosz Monasterski, no ja patrzę na tego pana, no to tego pana podziwiam, ten pan się zna na wszystkim. Zobacz, króla, który przychodzi, Mój tłumaczy. szef, Zobacz, mój Marek Król. Ja, drodzy Państwo, zrobiłem tutaj tekst o Marku Królu, ale nie opowiedziałem. ulubieńca redaktora Janeckiego. Zobacz tą Dobrze. zerżniętą, wiesz, ze szkła kontaktowego to w telewizji czy w tyle kurwizji, no to jest, wiesz, no to jest Ale Tomku, żenujące. ale oni nie są śmieszni, bo powinni im Te dawać. różnice poziomów, zobacz, wiesz, te różnice poziomów, rzeczywiście. Ze szkła kontaktowego możesz się pośmiać, wiesz. Widać, że ci ludzie, którzy tam występują, to też są współwydawcami, tak to można powiedzieć, bo oni mają swoje koncepcje. Czasami mogą jeszcze coś walnąć. Na przykład jak ostatnio pan Górski, no, ale chłop też to sporo powiedział. Także nie dlatego, że akurat nam jest dużo bliżej do tego kierunku, ale widać różnicę Ale poziomów. Tomku, Widać różnicę. przede wszystkim tam nie ma, ale przede wszystkim to jest to, że oni są idiotami. To jest tak, że za rządów Donalda Tuska w telewizji kabaret Roberta Górskiego nabijał się z haratania w gałę i nabijał się z Donalda Tuska, który organizował sobie posiedzenia tego. Gdy Górski próbował zrobić coś w stylu ucha prezesa w TVP, to Kurski go wywalił. Tak. Zamiast, ja powiem w ten sposób, gdyby go zostawił, obsypał go złotem, to Tomek, ty to wiesz lepiej niż ja, że nastąpiłaby automatyczna cenzura. No kąsałby, żeby tak dla siebie, ale po prostu to złoto by tak... Tacy ludzie są, szanowni państwo, że... Pamiętasz polskie ZOO i Wolskiego? Wolski mógł sobie robić, co chciał w telewizji o wszystkich. Mimo Znaczy... tego, że w tamtym powiedzmy SLD rządziło, a on jechał po politykach SLD, miał polskie ZOO, nikomu nie Ale to by tam przeszkadzało. jechał. On to było, to było bardziej, to nie tyle jechał, co tam się, wiesz, nieznacznie No sam nabijał. się cenzurował, masz rację, po części sam się Nie, cenzurował. to jest. Ja na przykład, kiedy zatrudniałem Rafała Ziemkiewicza,
jako prowadzącego poranki, to było na końcówce, znaczy ja go zatrudniałem w sierpniu 2009 roku. Wtedy już podejrzewałem, że prawdopodobnie w październiku nastąpi koniec naszej przygody z TVP. No bo ja robię, drodzy Państwo, w informacji, w związku z tym po prostu zwykle staramy się dowiedzieć więcej. Najlepszy komplement dostałem kiedyś od takiego naszego wspólnego kolegi, pana pułkownika, który kiedyś nas zobaczył z Tomkiem, to był rok 2013, i powiedział, że wita dwie spośród najlepiej poinformowanych w Polsce osób. I to był naprawdę autentyczny komplement. Natomiast w każdym razie, no myśmy wiedzieli, ja go tam zatrudniłem. Ja mu powiedziałem właśnie wtedy, że no chłopie, my tu siedzimy w tej telewizji dzięki Platformie Obywatelskiej. W związku z tym, jak ty mi za bardzo pojedziesz po Platformie Obywatelskiej, to ja wylecę z funkcji szefa Taju, a ty wylecisz z funkcji prowadzących poranka. No, koncepcja jest taka, że możesz się nabijać, ale musi to być dobre, w miarę ze smakiem i nie możesz przeginać pały. Ja już to opowiadałem, że tam wyciągnął sobie stówę więcej i zaczął sobie robić swoje. Co ciekawe, wiecie Państwo, to jest najbardziej zabawne, że Ziemkiewicza wyrzucił z TVP PiS, bo TVP Info odziedziczył Jacek Snopkiewicz ze Seldówka. On był z tej bajki. On po prostu nie wytrzymał tej koncepcji, mu się to kompletnie nie podobało. Ja zresztą zostawiłem im programy, które były bardzo tanie, bardzo fajne i miałyby na siebie zarabiać w TVP Info, a tam byli jacyś dziadkowie po 70-80 lat, którzy wyrzucili te moje propozycje, które były fajne, miały wysoką oglądalność i mogły przyprowadzić reklamodawców, i wyciągnęli darmowym, w cudzysłowie, materiały z TVP Archiwum do TVP Info po to, żeby sobie wypłacać tantiemy. Bo jak emitowali coś na antenie, to mieli prawo do tantiem. No, pojawili się wówczas razem ze Snopkiewiczem, poszła taka inwazja leśnych dziadków wtedy na TVP, bo mi jeszcze pracownicy raportowali. Teraz po latach to ja mogę mówić, że przez lata rządów PiS-u przez TVP i później przez jeszcze trochę Platformy, mimo że mnie formalnie nie było w Taju, to miałem bardzo dużo do gadania. Czasami nawet więcej niż ówcześni. No, dyrektorzy, jak to ktoś mnie kiedyś zapytał, jak to jest możliwe, ja zawsze mówiłem, że władza nie jest tylko instytucjonalna. Władza się opiera także na sympatii i jakimś tam autorytecie. No. I tego autorytetu ci, którzy następowali po mnie, mieli niespecjalnie dużo. Jacka Karnowskiego lubili, bo Jacek Karnowski dorwał się do worka z pieniędzmi, które ja schowałem, bo ciąłem wszystkim, bo mówiono, że gdybym nie ciął, to by mnie wszyscy kochali. A ja ciąłem. Wziął, zaczął rozdawać te pieniądze, które ja schomikowałem, więc nagle wszyscy po prostu byli jako tego, no bo jedz, pij, popuszczaj pasa, no bo to właśnie były te rzeczy, których nie było za mnie. No. Co mamy dzisiaj po rządach PiS-u? No to No, to właśnie. jest tak, tylko że myśmy zrobili w ten sposób, że myśmy telewizję uzdrowili finansowo w krócej niż rok, i w kolejnym roku naszym telewizja bez żadnej dotacji wykazała około 200 milionów zysku. I Państwo możecie mi wierzyć, tam w TVP nie potrzeba żadnych dotacji, żeby to zarabiało, tylko trzeba po prostu wejść ze szlaufem i wymieść wszystkich politycznych zatrudnionych tam i po prostu Profesjonalną telewizję po prostu, zrobić komisję. dokładnie. Ja na przykład odszedłem, jak wtedy mówiłem, że TVP mi będzie płacić, bo ja tam zredukowałem tą swoją odprawę do pół roku. I no, jeżeli tak musicie mi płacić przez pół roku, to ja zostawiłem projekt. To powiedziałem do takiego kolesia ze Seldówka, który tam, że babki ze SLD, która rządziła, bo tam koleś z TVP to był z PiS-u, a pani tam była, nie chcę już zgadywać, jakie ma tam nazwisko, ale ze SLD była. Ona wzięła na siebie zwalnianie mnie, bo dyscyplinarne zresztą. Ja złożyłem wypowiedzenie, włożyła dyscyplinarne, przegrali w sądzie oczywiście, no bo to było oczywiste. Wtedy się dowiedziałem, że tą dyscyplinarkę to osobiście kazał mi wręczyć Jarosław Kaczyński, i tutaj nie ma, zmiłuj się, po prostu miałem zginąć za to, że podnosiłem rękę na Lecha Kaczyńskiego. No muszę się Państwu przyznać, podnosiłem nie jedną, tylko obie ręce. To znaczy, ja to nazwałem inaczej, po prostu ja uczciwie i rzetelnie recenzowałem politykę prezydenta. Proszę mi wierzyć, nie wyemitowaliśmy żadnej nieprawdy na temat pana Lecha Kaczyńskiego, po prostu był słaby. Materiał, że Jarosław Kaczyński, znaczy, że Lech Kaczyński ma szczęście, bo na niego ptaki srają. To No, taki ale to fragment. no, był taki jeden materiał, ale były na przykład materiały, które bardzo denerwowały pana prezydenta, jak na przykład materiał o tym, że zatrudnia
lekarzem z przetargu, który jest skazany za usiłowanie aborcji. No i pamiętam, wysłałem takiego materiału, takiego bardzo dobrego redaktora, który nie przepadał za pisem, bo był gejem. I wysłałem do zrobienia tego materiału i pamiętam, że poprosiłem go, żeby znalazł tam jakąś setkę z kimś związanym z Radiem Maryja, czy czegoś, żeby to jakoś tak skontrolowali, co to oznacza, że pan prezydent Kaczyński zatrudnia osobę skazaną za usiłowanie aborcji, czyli w tej nomenklaturze po prostu usiłowanie. Jarosław się zapamięta, Jarosław pamiętliwy Nie, jest. ale tam było takich parę rzeczy. No byliśmy w tym naszym traktowaniu pana tego. A po drugie była jeszcze jedna rzecz. Pan Lech Kaczyński chciał mieć wywiad. To był sierpień 2009 roku. Chciał mieć wywiad i zażyczył sobie, że ten wywiad ma przeprowadzić pani Danuta Cholecka. Więc ja pamiętam, że odpisałem, że o ile ostatni raz sprawdzałem, to ja jestem dyrektorem TAJO, a nie pan prezydent Lech Kaczyński i ja wytypowałem pana redaktora Piotra Kraśkę do przeprowadzenia tego wywiadu. Do mojego sumienia apelowała wtedy pani Iwona Szymala, która była dyrektorką jedynki. Dzwoniłem i mówię, weź słuchaj, to jest prezydent, to nie wygłupiaj się. No ja mówię, no dobrze, ale to jest prezydentem, to on jest świetnym redaktorem. Przecież nie mogę dać słabego dziennikarza takiego. No z szacunku dla głowy państwa i dla widzów, to prezydent powinien mieć dobrego dziennikarza. Więc się zaparłem właśnie do tego. No i w związku z tym, że ja nie chciałem zmienić redaktora i miał być Piotr Kraśko, pan prezydent przysłał informację, że rezygnuje z wywiadu. I za to też dostałem. Właśnie to też było, to też obejmowało tą przewinę wobec domu panującego. Natomiast ja też myślę, bo ja wtedy pamiętam, puściłem wtedy na antenie nawet, to już chyba gdzieś poszło w jakimś materiale, myśmy sojusz Czarzastego z Jarosławem Kaczyńskim nazywaliśmy sojuszem Ribbentrop-Mołotow. I pamiętam, że to się tak, że pakt Ribbentrop Pamiętam. i że to się tak spodobało, że polityka nawet nas cytowała. Więc no ja zawsze mówiłem, że my przede wszystkim byliśmy... Jaku, coś w tym jest, bo stara miłość nie rdzewieje, jak widzimy. Nie, Czy ja, coś, się, coś, coś... ja powiem tak, ja z bardzo dużym ubolewaniem, bo ja czytałem, ja byłem fanem intelektu pana, zupełnie serio mówię, pana Czarzastego, więc z żalem na przykład przyjmuję, że zamiast próbować ze mną rozmawiać na przykład na Twitterze, po prostu mnie banuje. Ja pamiętam teczkę w IPN-ie, którą w Instytucie Pamięci Narodowej, którą czytałem, to były teczki Andrzeja Kratiuka. I w tych teczkach Andrzeja Traktulka znalazła się jakaś informacja, albo sięgnąłem też do tego, była informacja z werbunku, albo z jakiejś sąsiedniej teczki, którą sprawdzałem, ja właśnie jak to robiłem. Andrzej Kratiuk to był nieżyjący już prawnik Jolanty Kwaśniewskiej w Fundacji Bez Barier. I tak żeśmy żartowali zawsze, że to jest prawnik pierwszego, i potem dodawaliśmy kontaktu. No właśnie, czytając teczkę współpracy Kratiuka, natknąłem się właśnie na tej informacji, nie wiem, czy bezpośrednio w tej teczce, czy wziąłem jakąś dodatkową sygnaturę, bo to już było lata temu. I tam była opisana próba werbunkowa Czarzastego, gdzie po prostu przeczytałem to, to był 84 rok. Przeczytałem to i się naprawdę uchachałem, bo było to, że pan Włodzimierz Czarzasty spotkał się z Zbekiem, wysłuchał go i stwierdził, że panowie niestety, no, jesteście nieprzyszłościowi. Że współpraca z wami to nie jest jakaś kwestia ideologiczna, tylko po prostu was zaraz nie będzie, te teczki będą latać, taki sens był. To będzie źle wyglądać. I tam po prostu był taki, że należy wziąć Czarzastego i metodami operacyjnymi obniżać jego szanse tam w tych organizacjach studenckich. Człowiek poczuł taką intuicyjną sympatię do Czarzastego, bo jednak to już nie tylko chodzi o to, że chłop miał jaja, ale że w 84 taki zmysł analityczny, że komuna już idzie na dno. To. Wiesz, Janku, dlatego ja teraz dziwię się, bo to widać te niektóre takie skłonności do porozumienia się po cichu nawet z Kaczyńskim. Po tym, co zrobili Czarzastemu i po tym, kiedy wylądował na ziemi z pistoletem przy głowie, no to To był pogorszył się rzeczywiście. To był 2006 lub 2007 rok za pierwszego rządu PiS-u. Wjechali do chałupy. Znaczy przede wszystkim ja mam wrażenie, że Czarzasty po prostu chce po prostu jakieś jeszcze parę deali załatwić i kwestie, niestety to muszę przyznać, jeżeli ktoś romansuje z PiS-em, czy PiS to już nie jest
Ja się różnię poglądami od wielu osobami, z którymi tutaj siedzimy po tej samej stronie barykady. Natomiast to, jak to Donald Tusk powiedział, my się możemy różnić, ale my chcemy się różnić, a nie chcemy, żeby nas PiS wszystkich pozamykał w więzieniach, bo to do tego zmierza. To jest tak, że mnie na przykład śmieszy to, że teraz już pływa panowie przestaną, jak zobaczyli, jaką mamy wiedzę w zakresie procedur, którą pokazaliśmy w takim ułamku. Janku, bo to już nie ma żartu. Panowie wiedzą, że to, że nie mówimy... Będą mieli problemy ci, którzy fizycznie naciskają guziczki. Ci, którzy chodzą. Nie tylko zleceniodawcy. To, że my nie pokazujemy pewnych rzeczy, to ja mówię, że ja dokładnie wiem, kto brał udział w operacjach przeciwko mnie, mojej rodzinie. Tak samo Tomek wie, kto brał przeciwko jemu, jego rodzinie i ten. I to jest naprawdę zatrważające, jest jak szeroko oni poszli. Jak szeroko po prostu, to jest po prostu zwyczajna esbecja. To jest, czasami to jest nawet, ja doskonale znam teczki SB. Esbecja przy nich to naprawdę... Nie, esbecja jest, bije ich, nie, czy po pierwsze bije ich profesjonalizmem, ale esbecja nie szła tak szeroko. To znaczy oni tutaj idą na kombinacje operacyjne po prostu, gdzie celem jest łamanie ludzkich życiorysów, wpieprzanie się z butami w rodziny po to, żeby uzyskać łom, żeby uzyskać... To jest klasyczna esbecka zagrywka, tylko że nawet esbecy miewali takie jakieś opory. Jeżeli to robili, to robili to raczej wąsko. Natomiast... Esbecy byli pragmatyczni, Janku. Ci tak. Idą chociażby dlatego ze zwykłej złości, ze zwykłego tego, że są małymi ludźmi. A jeżeli chodzi o esbecję, jak mówimy o tamte służby, oni byli pragmatyczni. Jak trzeba było, to szli bardzo mocno. Ale w pewnych sytuacjach po to tylko, żeby krzywdzić, to bez sensu. To już tego się nie robi. Tutaj jest A tak. ci robią. Na ci robią. wynajem, na przykład tutaj pan redaktor Boczek podaje sposób na wynajem o tym, że niektórzy pracownicy mają u siebie zatrudnione etaty, na których zarabiają sobie miesięcznie od 150 do 500 zł i wynajmują pracowników TVP. I on mówi, że to jest układ. No tutaj pan redaktor nie do końca rozumie procedurę, bo tutaj się nie należy czepiać TVP, aczkolwiek należy się pytać, dlaczego TVP korzysta z takiej formy optymalizacji zatrudnienia. Używanie tego typu formy polega na tym, że TVP w razie czego nie płaci i nie ponosi kosztów tych wynikających ze zwalniania tych osób. To o to chodzi, że bierzemy sobie ludzi przez firmę pośredniczącą pracy i w razie czego taki człowiek to sobie może skarżyć tą firmę, dla której pracuje, a nie nas. I to jest taka ciekawa forma pracy. Natomiast biorąc pod uwagę, co by opowiada Jarosław Kaczyński o tym, że należy likwidować tutaj wszystkie formy unikania tych stałych tych umów o pracę i że należy tutaj dążyć do ozusowania wszystkiego, co się rusza i na drzewo nie ucieka, to bardzo ciekawa koncepcja, że TVP woli... To musi zacząć od pana Kłyczka, który ma spółkę. To jest historia, która pozwala po prostu TVP mieć pracowników bez ryzyka, bo rozstać się z pracownikiem etatowym jest bardzo trudno. Ja robiłem naprawdę zwolnienia grupowe w TVP, i tam było po prostu, przede wszystkim tam była chora sytuacja, to znaczy pół mojego personelu miało etaty, a pół drugiego personelu miało, wykonując te same obowiązki, miało umowy o dzieło. Więc ja się pytam, jaka jest różnica między tymi, co mają umowę o dzieło, a tymi, co mają etaty. No i dowiaduje się, że żadna. Ja mówię, dobrze, kto mi wpisał tych, co mają umowy o dzieło, wpisał mi na grafik. No, że to jest tak normalnie, moje chłopie, jeżeli wpisujesz kogoś na grafik, jeżeli każesz mu przychodzić, jeżeli on ma taką samą wynagrodzenie, to dostajesz pozew do sądu pracy i przychodzicie wszyscy i dostajemy 3 lata wstecz, a ja jeszcze jako dyrektor jednostki dostanę zarzuty karne za zatrudnianie ludzi w niewłaściwej formie zatrudnienia. Więc ja oczywiście pozdejmowałem wszystkich ludzi na umowę o dzieło. O tym, no i przeszedłem z tym problemem do prezesa. No i prezes pyta, no i co ty chcesz zrobić? Chcesz wszystkich zatrudnić? Ja mówię odwrotnie, chcę wszystkich wyrzucić. No bo skoro nie stać nas na to, żeby wszystkich uczciwie zatrudnić na etatach w takiej formule, to wyrzućmy wszystkich, przerzućmy wszystkich po prostu, zróbmy taką czapę, zróbmy zewnętrzne po prostu, że będziemy wynajmować firmowy i problem zniknie, bo nikt nie będzie miał etatów i nikt się nie będzie mógł przywalać do nas, że mamy prawa pracownicze, bo nie mamy pracowników. Proste.
Natomiast to nie zostało wdrożone, natomiast taka idiotyczna struktura, w której jest ludzie wykonują tą samą pracę, tylko jedni mają, ci co mają lepsze chody, bo to wcale nie jest kryterium kompetencji, mają etaty, ci co mają albo gorsze chody, albo przyszli w gorszym czasie dla telewizji, mają umowę o dzieło, to jest trwa po prostu od lat. W każdym razie tutaj nie pod ten sposób na wynajem to kiepski zarzut, panie redaktorze Baczek, bo to po prostu jest układ rynkowy w TVP. Trzeba się zapytać panów, jak oni godzą tutaj dbanie o interesy i prawa pracownicze z kupowaniem usług pracowniczych, z zatrudnianiem tych samych pracowników. Tu też może pracownik złożyć o faktyczne ustalenie pracodawcy, skoro de facto zatrudnianie pracownika tymczasowego ma... Przez długi... Wykonuje te same obowiązki w tym Tak, samym czasie, w tym miejscu. Tak. Jest obchodzeniem prawa, bo to na przykład się powinno stosować wtedy, kiedy potrzebujesz sezonowego zwiększenia zatrudnienia. Na przykład, że masz sezonowe zwiększenie zatrudnienia i nie wiesz, jak długo ono potrwa, i wtedy po prostu zatrudniasz ludzi, bo wtedy ci to filtruje po prostu ryzyka, że nie zostaniesz z tymi pracownikami potem na dłużej, że nie musisz ponosić kosztów. Dygresja. Zeszliśmy na bardziej takie sexy tematy. Kilkaset złotych, kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy złotych na martwe dusze. Tyle mogą dorobić osoby, które przy danym programie, przy wydarzeniu artystycznym nie pracowały, ale zostały dopisane do listy twórców. Potwierdzam. To była plaga i to też była plaga za tym, że za moich czasów też było to, że ja zacząłem być pierwszym dyrektorem, który zaczął czytać kosztorysy. Ja na przykład znalazłem taką fajną pozycję w kosztorysach, inicjacja produkcji 250 zł. I poszedłem na koniec do faceta, który pisał mi inicjacja produkcji i chciałem powiedzieć, żeby pan mi zaprezentował inicjację produkcji za 250 zł. Facet mi się tam wił tego, więc ja mówię, panie, spójrz pan głęboko w moje oczy i czy pan myśli, że ja stąd sobie pójdę? Nie, będziemy sobie siedzieć, a potem w zależności od tego, co pan zrobi, ja jeszcze być może zastanowię się, czy pan powinien tu pracować, skoro pan nie szanuje mojego i swojego czasu. No więc westchnął, cisnął klawisz F ileś i napisał tytuł produkcji. Ja mówię, to 250 zł. On mówi, tak. To wie pan, co pan ma zrobić, tak. No co, usunąć tą pozycję z kosztorysu. Ja mówię, brawo, widzi pan. Sam pan na to wpadł. I takich rzeczy tam było ogromnie dużo. To był zresztą jeden z powodów, dla których, kiedy Platforma odzyskała kontrolę nad TVP, część ludzi, która tam pracowała, modliła się o to, żebym ja nie wrócił, bo były takie rozmowy. Właśnie z tego... Ta słynna twoja historia o wnoszeniu dekoracji. Nie, znaczy wnoszenie dekoracji to też jest. Natomiast nie, mówię, że było to, że ludzie chcieli zarabiać pieniądze. A ja miałem zwyczaj traktowania firmy, którą zarządzam, państwowej, jak własną. A to z wyrządzeniem tego typu kosztory z programu Rafała Ziemkiewicza, z którym kosztory zresztą Ziemkiewicz nie miał nic wspólnego, bo to był jego kosztor, on dostawał i goście dostawali kasę. Natomiast ten kosztory z programu, robił go bodajże jeden z ośrodków TVP. I tam po prostu upchnęli w kosztorysie co tydzień, przepraszam, bo to był taki salonik Ziemkiewicza, antysalonik Ziemkiewicza, funkcję 2800 wnoszenie dekoracji. A dekoracja w antysaloniku Ziemkiewicza to były trzy parawany i trzy fotele. Ale wiesz, dlaczego ja tym mówię? To mi się z tym kojarzy, jak zawsze po rewiach Jarosława Kaczyńskiego są wnoszone te stoliki. I tutaj naprawdę po tym, kiedy ty mówiłeś, powiedziałeś o tym wnoszeniu tych parawanów i tych stolików, że ty bardzo chętnie będziesz sam będziesz to wnosił za te 2800. Wiecie państwo, zobaczcie, że telewizja przerwała i nie pokazywała, w jaki sposób robi się tę jest ta przerwa. Co się dzieje, kiedy jest ta przerwa? Chciałbym, żeby państwo zrozumieli, to oznaczało, nie że... Nie pokazywać, jak się wnoszą te stoliki i to te oznaczało, fotele. To oznaczało, że osoba, która pracowała przez 4 niedziele w miesiącu, zarabiała ni mniej, ni więcej, tylko 11 200 zł brutto na umowę o dzieło. Po prostu ktoś przyjeżdżał, wnosił te fotele, ustawiał parawaniki, 11 200 brutto. Ja to państwu nie jestem zawistny, tylko ja stwierdziłem, że no skoro ja tutaj zawiaduję tą jednostkę, Janku, to ja mogę w ramach tego, i tak tu jestem, przebywam nawet w niedzielę, to mogę sobie pownosić tą dekorację.
No niestety skończyło się na tym, że zlikwidowaliśmy tą funkcję w kosztorysie. Natomiast to są właśnie takie rzeczy, które się robi w TVP. Ja pamiętam też, miałem takiego księdza, który kwiczał strasznie, bo ja tam wprowadziłem cięcia. I on mówił, że jak to, przecież on tu nie miał podwyżki od tylu lat, a tutaj 30% obniżenie kosztów programu. On miał dwa programy wtedy. On miał program w TV, bo ja byłem też przez chwilę szefem warszawskiego ośrodka telewizyjnego. Po tym, jak zdrajcy z samoobrony skumali się z PiS-em i przeprowadziliśmy noc długich noży, to znaczy wyrżnęliśmy wszystkich ludzi z rekomendacji samoobrony, no i trzeba było zostać dyrektorem, więc zostałem dyrektorem. To było tak, że byłem do tego momentu, do lipca 2009 roku, byłem panem czterech pięter na ulicy Jasnej, a po tej nocy długich noży stałem się panem pięciu pięter, czyli właśnie też warszawskiego ośrodka telewizyjnego. No i miałem tego księdza z tymi programami, więc ksiądz miał etat u mnie. Natomiast ksiądz zresztą był niezły. Ksiądz był, dobrze pracował w informacji. No z tego, co wiedziałem, pracował w tej informacji jeszcze przed zmianą władzy i nawet miał jakiś pseudonim, na którego bliscy koledzy go tym nazywali. I on przybiegł do mnie, jako pierwszy złożył mi gratulacje z powodu bycia dyrektorem, podczas kiedy niektórzy się jeszcze nie orientowali, czy że to ja faktycznie rządzę tajem, bo byłem tylko i wyłącznie szefem wiadomości. No, miał wiedzę. Miałem dobrą wiedzę, rzeczywiście spytałem się, czy ksiądz prosto ze spowiedzi tutaj czyjeś tego, że czy ktoś już żałuje. Natomiast to ten ksiądz właśnie przy nas, właśnie jak tu tak można, ten, że mamy tylu wspólnych znajomych i tu wymienił całą litanię tego, no i pan do nich zadzwoni, no przecież ten, no ja już rozumiem brak podwyżek, ale cięcia, więc ja mówię, przecież mówi, ja tam zarabiam, to widzi tu to redaktor, ja zarabiam 1000 zł. Nie, my zróbmy tak. Ja wypłacę tutaj premię, przejmę tutaj wynagrodzenie. Tutaj ksiądz ma 1000 zł od programu. To ja księdzu zapłacę 2000 za każdy program. Programy są 3, tutaj tego, to przecież to znacza podwyżka o 100%. Tylko ja przejmę produkcję. Jako telewizja informacyjna. No to co? Ja produkuję, ksiądz zarabia 2 razy więcej. No to wyszedł stamtąd, zabrał to i zaakceptował obniżkę. To, drodzy Państwo, i tak było w cholerę pieniędzy. Nawet po tej 30-procentowej obniżce. Szanowni Państwo, naprawdę teraz koniecznie, ale to już powodują mną chyba już takie niskie pobudki, tak jak Jarosław Kaczyński zobaczy. Ja z ciekawością zobaczę, jak ta banda PiS będzie w likwidacji, mówię o tej partii faszystowskiej, zlecenia dla firm, czy ewentualnie tak jak oni płacą i ile kosztuje właśnie to wnoszenie i wynoszenie foteli i stolika na te rewie Jarosława Kaczyńskiego. Pomyślcie sobie, bo to jest ciekawe. Popatrzcie, dwie rewie dziennie. To się inaczej. Tomku, to się inaczej. Bardzo chętnie dało się koncepcję. Ja naprawdę, to mnie zainteresowało, to mnie zaintrygowało. Szanowni Państwo, pamiętajcie o tym. Kiedyś Wam o tym opowiemy. Dowiemy się, ile kosztuje ten punkt tego cudownego programu, tej rewie. Wnoszenie i wynoszenie stolików. A to jest teraz tak, kolejne. Na producenci, wydawcy, kierowcy na układanie grafików. To są kolesie, którzy układają grafiki innym pracownikom. I tu potwierdzam, bo to jest tak, drodzy Państwo, że jeżeli ktoś ma pensję gołą, a nie trafia do grafików, to zarabia głodowe rzeczy. No, z samej gołej pensji to on nawet nie zarobi na czynsz. Jeżeli nie ma go w grafiku, to on nie istnieje. On po prostu odbiera pensję, nie ma pracy, po prostu snuje się. I dlatego ludzie, którzy układają grafiki, rzeczywiście mają gigantyczną władzę. Tylko za moich czasów nastąpiła centralizacja, to znaczy ja nie wypuszczałem, ja wiedziałem, jaką władzę jest. Ja po prostu generując przychodów, tego, kto ile zarabia. Na przykład miałem kiedyś takiego wydawcę, któremu powiedziałem, że jest taka pewien dziennikarz, którego chcę, żeby promował. Że ma dostawać zawsze temat. I ma ten temat robić w głównym wydaniu wiadomości. I on mi raz nie wpuścił tego dziennikarza na temat. Ja go zaprosiłem do gabinetu i pytam się, panie redaktorze, ile pan teraz zarabia miesięcznie? No ale pan wie, panie redaktorze, ale pan powie, no 18 tysięcy miesięcznie. Dobrze. A ile pan zarabiał, jak poprzednia ekipa była przez 2? No 3 do 5 tysięcy. Czy ja jestem miłym i dobrym dyrektorem, prawda? No prawda. No więc ja poprosiłem i zaprotegowałem u pana
tego dziennikarza. Tak, pan poprosił. No i dlaczego, jak ja jestem dla pana miły, to pan jest dla mnie niemiły i ten dziennikarz nie zrobił materiału. Przepraszam, panie dyrektorze, to się już więcej nie powtórzy. Dziękuję uprzejmie, do widzenia. Natomiast on tam próbował po prostu pokazać, sprawdzić, na ile ja jestem, będę konsekwentny w naciskaniu, bo to też są tacy panowie. Kiedyś on przeforsował, miał jakiś własny pomysł na życie i miał ten wydawca ochotę podpromować kogoś tam z tego z sektora, nazwijmy to wojskowego, plus jeszcze miał dobre układy z SLD, które wtedy właśnie nie rządziło TVP i on to chciał zrobić sobie. No i też go zaprosiłem na rozmowę, no i ja mówię: panie dyrektorze, kiedy pan promuje tutaj resort obrony narodowej, no to przecież ja panu złego słowa nie powiem, bo na obronność nam wszystkim jest na sercu. Ale jak mi pan promuje SLD za moimi plecami, to co ja panu powiem? Że przecież że ja pana nie zmuszam do promowania rzeczy, które pan nie chce, to robię we własnym zakresie. Pan może umyć ręce i pan się nie musi w tym momencie pod tym. Natomiast no i tu znowu doszliśmy do porozumienia, że jak pan chce coś podpromować, to on przyjdzie, pan mi powie, że ma pan takie życzenie, pan mi powie, kto chce do tego, żeby tak podpromować, i się razem zastanowimy, czy nam się obu to opłaca. No i tak, drodzy państwo, wyglądają rozmowy w bardzo łaskawie zarządzanej, bo ja zawsze mówiłem, że będę najmniej politycznym ministrem propagandy, jakim można sobie wyobrazić. Ja musi zarabiać na siebie, szanowni państwo, po prostu to ale nie, musi zarabiać. Za moich czasów to były w wiadomościach dwa lub trzy tematy polityczne. Ja też wyrzuciłem materiały o samobójstwach dzieci i młodzieży i oni do mnie powiedzieli, że to się świetnie ogląda, to bije oglądalność. Ja mówię: tak, ale to wy wiecie, że wy tym ludzi zabijacie. Czy macie tego świadomość, że puszczając materiały o samobójstwach zabijacie ludzi? Próbujecie, robicie promocję. Nie, bo ja mogę wam usiąść i mogę wam pokazać korelację, gdzie wam wyłapię, ile samobójstw zostało popełnionych tego, i mógłbym pokazać potem tym reporterom, ile osób zabili, robiąc taki materiał. I mam wrażenie, że wtedy to trochę, nie wiem, czy to teraz go nie oglądam w wiadomości od lat, czy miałem... To było przy materiałach o eutanazji. To samo, nie, to też nie, promocja... wolno, nie wolno puszczać, nie, jeżeli chodzi o samobójstwa, tego nie wolno tego. Natomiast, drodzy państwo, kto sponsoruje materiały o eutanazji? No? No firmy ubezpieczeniowe, które inwestują w ten projekt bardzo dużo pieniędzy, bo to one ponoszą konsekwencje tego uporczywych terapii. To nie jest tak, że pacjenci marzą o tym, żeby się przenieść na tamten świat, tylko kolesie, którzy mają taki niefart, że mają wykupione ubezpieczenie w jakiejś takiej firmie, której wyszło z badań, że jak wyda na promocję eutanazji, to są takie wykresy. My wydajemy na promocję eutanazji tyle, naszych klientów schodzi tyle, to do nam się bilansuje, mamy bilans zamknięcia. I tak to się robi. No. Natomiast utrzymywanie pacjentów przy życiu z reguły dla nich to są olbrzymie koszty. No, tak, no i to jest, i oni w tym momencie, promocja eutanazji to jest w mediach to jest inwestycja tego, a jak jeszcze to powiem państwu, jeszcze zdradzę, to się robi na dwa sposoby. Najpierw albo się bierze delikwenta i wręcza mu się łapóweczkę dziennikarską, albo na wprost, pod hasłem: napisz ten tekst jak chcemy, to my ci wypłacimy drugą wierszówkę, to zależy wszystko od dziennikarza, albo można go na etykę. Czyli można go po prostu wrobić w ten. No. Jak kiedyś doradziłem futerkowcom, żeby zaprzęgli, bo ja kiedyś przemysł futerkowy przyszedł do mnie, jak byłem redaktorem naczelnym Gazety Finansowej, żebym ja prywatnie coś puścił o profuterkowce, no to oni się ze mną rozliczą. No ja grzecznie powiedziałem, że ja nie prowadzę działalności konkurencyjnej do mojego wydawcy i mogę wam dać telefon do działu marketingu i reklamy, bo ja rozumiem, że myślicie, że ja sprzedaję taniej niż biuro. Natomiast w każdym razie on z wami pogada, i jak on się z wami dogada co do stawek, to ja przyjdę i wam to zrobię tak, żeby było ok i było dobrze. No i tam pogadaliśmy sobie. Natomiast ja mu właśnie wtedy dorzuciłem, że i to wdrożyli, to właśnie śmiałem się, że powinienem fakturę jednak wystawić, bo powiedziałem im, że klucz do waszego sukcesu leży w tym, żeby weźcie, mówię, kupcie sobie ojca dyrektora, on nigdy nie pogardzi dobrymi pieniędzmi, a ochrona przemysłu futerkowego akurat pasuje mu do kożucha, bo tam, więc dlaczego nie, bo przecież to polskie, etc., wszystko bardzo fajnie, wszystko mu się spina. A z drugiej strony mówię, wykorzystacie to, że sympatyzuje z waszymi przeciwnikami Gazeta Wyborcza. Jak z jednej strony będziecie mieli Gazetę Wyborczą, która napieprza i popiera Kaczyńskiego, z drugiej strony będziecie mieli Rydzyka, który broni futerkowców, czyli was, to ja was zapewniam, że tego szpagatu partia PiS nie przeżyje. Nie, nie,
I to są te rzeczy. Więc jak on na przykład tu mi zabrakło tego, drodzy Państwo, zabrakło mi w tym materiale prywaty. Czyli zabrakło mi dochodów z kryptoreklamy. Musiałbym pooglądać taki, no, uwielbiam Państwa, uwielbiam dla Państwa mówić, ale oglądanie telewizji TVP przez 2-3 dni tylko po to, żeby Wam powiedzieć, co w tej chwili kto zarabia na jakich po prostu kryptoreklamach. To jest kwestia polityczna, ja oglądam, ale wiesz co, mnie sama ta konstrukcja obrazu denerwuje, ta czerwień, te bijące napisy, wiesz, już pomijam tą głupotę, ten idiotyzm i ten debilny przekaz, ale wystarczy, jeżeli spojrzysz na to, że to musi tak mocno docierać, wbijać ci się, wiesz, percepcję, ta czerwień i to jest straszne, to jest bardzo ciężkie i to no właśnie. Miły kat. Więc oni tu mówią, że tutaj właśnie zależy od tego. O telewizji Buś. Słyszał o Jarosławie. Buś. Niedługo, drodzy Państwo, będzie komiks. Tak, Busiu, twój komiks. Natomiast. Niedługo twój komiks. I w każdym razie ludzie, którzy tworzą grafiki, to jest władza po prostu gigantyczna, po prostu ustawieniami swoich wydawców. No ci tutaj akurat nie mają żadnego problemu, bo oni wyrzucili wszystkich ludzi, którzy mieli jakiekolwiek kręgosłupy, więc oni mają każdego wydawcę, który zrobi wszystko. Ja za swoich czasów byłem delikatniejszy, nie każdy wydawca chciał mi zrobić na przykład temat polityczny, który ja bym chciał przeforsować, więc sobie tak to układałem, żeby mieć tych łatwiejszych wydawców w takich konfiguracjach, w których ja chciałem coś sobie przerzucać i wrzucać. Bo ja w każdym razie graficy tutaj, no to on właśnie powiedział, że tacy jak mają układy, to oczywiście jest taki, on tutaj nie opisał tego, ale jest oczywiście taki mechanizm korupcyjny polegający na tym, że ten, kto układa grafik, chce po prostu działkę od tych, który w grafiku ustawia i ją dostaje. Jest jeszcze oczywiście wątek, który też się nie pojawił, a który był, no, gigantycznym problemem, czyli po prostu łapówki na przykład seksualne, szczególnie przy grafikach prezenterek, które były, i to był i popyt, i podaż, to znaczy były i próby wymuszania, i próby oferowania. Czyli, bo to powiedzmy, rynek był z dwóch stron, czyli były osoby, które poszukiwały, żeby w ten sposób właśnie zapewnić sobie miejsce na grafikach, i były też osoby, które, no, próbowały wykorzystywać. Ja powiedziałem dosyć wyraźnie, że jeżeli dostanę i będę dostał jakikolwiek sygnał, że do czegoś takiego dochodzi, to będę po prostu te układy przecinał zwolnieniami i nawet w trybie artykułu 52. Więc, czyli zwolnienie ze skutkiem dyscyplinarnym, bo tak trzeba, bo z punktu widzenia pracownika na stanowisku kierowniczym, to jeżeli wie o jakiejś patologii, a nie reaguje, to ponosi za tą patologię odpowiedzialność. W każdym razie to rzeczywiście, to nie jest w każdym razie sposób zarobku, natomiast to jest tak, że te osoby, które tworzą dyżury, mają gigantyczną władzę. Za moich czasów tworzenie dyżurów nie wypuszczali z rąk kierownicy redakcji, to znaczy. Ja ich nie robiłem, ale ja mówiłem, kto ma mieć dobrze. To znaczy, ja pilnowałem o tym, żeby moi ludzie po prostu bardzo dobrze zarabiali. Na kupno ciuchów. No i tutaj jest tak, i na zakłady, że jeden, uwaga, jeden, ale tutaj właśnie tak na elegancko mówią, że jeden układający grafik handluje odzieżą, więc ci, którzy chcą się mu przypodobać, kupują od niego ciuchy i w ten sposób rozliczają łapówki. No, prawdopodobne. Drugi z kolei przyjmuje zakłady bukmacherskie, to kupują u niego zakłady. Prawdopodobne. Bo to jest lepsze nawet niż dawanie łapówek, no bo z dawania łapówek się trudno wytłumaczyć, a ze sprzedaży ciuchów, no, mam dodatkowy biznes. Ja miałem też jednego pracownika skądinąd sympatycznego, który prowadził, będąc moim redaktorem w TVP Info, prowadził własny biznes public relation, ale uważam, że przegiął, jak do moich rąk trafiła jego wizytówka jako doradcy public relations z telefonem na biurko TVP. To był właśnie zasadził. Nie, to był koleś, który prowadził właśnie działalność konkurencyjną do biura marketingu i reklamy. Czyli, Wiesienko, powiedziałeś,
Powiedziałeś teraz o kupnie ciuchów, to co pan redaktor Boczek napisał. No przecież taka sama sytuacja, jak wiesz, była w CBA. No przecież to Znaczy nie, tam to jest tąku inaczej. Partii operacyjnej, wiesz, i kupowanie drogich torebek, drogich ubrań i później zamiast niszczenie tych ubrań, zabieranie tego do domu, czy ewentualnie Nie, no to jest tak, że organizacja... To ty wytłumacz, że szatnia operacyjna nie powinna zawierać tylko drogich ubrań i markowych, tylko powinna zabierać ubrania przechodzone, normalne. Być może czasem potrzeba coś luksusowego, ale nie jest to reguła. I szatnię operacyjną się niszczy. Natomiast oni pewnie są ekologiczni, po prostu zaczęli tą szatnię operacyjną zamiast niszczyć brać do domu, czyli właśnie brać te drogie ten. Najwięcej potrzeba luksusowych marek, rzeczywiście. Luksusowe torebki, luksusowe zegarki, luksusowe ubrania. No i później one nie były taniejszówki niszczone. Markowe za jakieś 500 zł. Ja myślałem, to właśnie było parę dni przed zatrzymaniem Tomka drugim. Ja myślałem, bo przejmowałem jakieś tam materiały na mieście i widziałem tak zwaną obserwację dosyć liczną, więc sobie wszedłem do takiego pewnego Chińczyka i usiadłem. I posiedziałem sobie tam parę godzin, no i tak to co godzinę mi się zmieniała obserwacja i jest z tego mojego posiedzenia jest ślad na Twitterze, to jest październik 2020 roku, gdzie napisałem do Wąsika, ale stary, no żeby obserwacja chodziła w tych samych butach. Bo tak to sobie wyglądało, że obserwacja miała takie same markowe niebieskie tanisówki, czyli wychodził jeden koleś w niebieskich tanisówkach i wchodził i wychodził drugi. Zanim się Jaki znajomy miał sklep, wiesz, jaki znajomy miał sklep, akurat wprowadził. Ja myślę, że one chyba modne były, wiesz, wtedy, teraz no nie tak, ma. Ale że sprowadził, no to warto było od niego wziąć. To jest. Przecież nie za nic. A to było tak zabawne, że oni w ogóle to są oni fachowcami, natomiast no i właśnie to tego, a tu wałki tutaj, ale ty wałki na odzieży w TVP też są, bo też trzeba przecież kupić trochę ubrań, więc tu jest tego. Na korespondenta zagranicznego, tutaj oni mówią 10-12 tysięcy euro miesięcznie, no tutaj pan, że to podniesiono. To jest w ogóle trochę inaczej, panie redaktorze Boczek. Tam to ja, wiesz, Gmys mógłby taniej, bo Gmys miał coś wspólnego z teatrem, mógłby wypożyczyć na przykład mundur Afrika Korps Teatru, nie musi szyć i kupować. Dobrze, Tom, nie wprowadzajmy zamętu. W każdym razie to jest tak, że oni pensje mają relatywnie w normie, te pensje tych zagranicznych korespondentów, natomiast oni dostają kilkanaście tysięcy euro takiego wydatkowalnego na mieszkanie, na samochód, na to i tutaj że jest po płacą prostu... jemu plusowi. Tak, ale aczkolwiek takiej pozycji, to sprawdziłem, takiej pozycji w preliminarzu polskim w Agencji Informacji nie było, więc prawdopodobnie Gmys sobie płaci z tych kilkunastu, ten niemiecki ZUS płaci sobie sam z tych kilkunastu tysięcy euro, coś ponad 10, gdzieś tam miałem dokładne cyfry, które dostaje na życie. On tam ma pieniądze na życie, a pensja mu po prostu wpływa na konto. No wiesz, no, alkohol miał w ambasadzie długo, wiesz, bo przychodził i tam miał za darmo. No z tym pił. Wiesz, no, on pił. Teraz już to trudniej, ale też. No też pił tam jest, u ambasadora pił. Tak. No, to wiesz, znaczy to nie, nie za darmo, a za nasze. Za nasze, tak, za nasze. No i tu oczywiście teraz tak, że stawki 800 zł researcher za program. No, drodzy Państwo, za moich czasów, tak, prawdopodobna stawka, za moich czasów researcherzy zarabiali 200 zł za program, to był 2009 rok. Strasznie płakali, bo były dwie kasty researcherów. Była kasta researcherów, która miała ryczałty po 4 do 7 tysięcy. Researcher to jest człowiek, który jest praktykantem, który uczy się na reportera. Natomiast za moich czasów to wyglądało tak, że państwo reporterzy sobie siedzieli sobie w pokoju, w tym takim na tym, gadali, pili papieroski, pili kawkę, a ich researcherzy po trzech, czterech ludzi jeździło, zbierało setki, czyli te wypowiedzi do materiałów. No i jak oni zjechali z tymi wypowiedziami, no to maestro po prostu
spisywał to do tak zwanej białej, zielonej. To były takie, to są takie, biała to jest taka część wstępna, zielona to są te później rzeczy, które lecą sobie gdzieś tam z offu, czyli z tego głosu, za kadru. Chodzi o to i potem się zbija setki. Tak się tworzy materiał i po prostu on po prostu rzeźbił z tych wypowiedzi, które mu zwozili, rzeźbił sobie materiał, nie ruszając czterech liter ani na żadne spotkanie z nikim. I ten, i na końcu ja określiłem to, to jest taka aleja na placu, przy placu powstańców, tam tego jest taka aleja, którą ja nazywałem aleją standuperów. Standuper to jest taka puenta nad, nad tym, nad, nad do materiału. Co ja wytłumaczyłem, że panowie, stand-uper to w ogóle robimy tylko wtedy, kiedy macie coś ciekawego, fajnego do powiedzenia, macie fajny pomysł na stand-up. I to jest wasz pomysł. Jak zobaczę jeszcze jednego człowieka, mówię, który mi będzie robił w alei stand-uperów po prostu, że siedzi, pokazuje swój ryj na koniec materiału, przy którym nie robił w ogóle żadnego, żadnej wycieczki, z nikim nie pogadał, tylko po prostu polepił materiały zwożone przez tych tego. Więc ja mówię, że teraz robimy tak, że każdy ma jednego researchera i ma 200 zł na materiał. No jak sobie chcecie podzielić to na czterech researcherów po 50 zł, to wasz problem. No to straszny, straszny był kwik. Natomiast ja im powiedziałem, że ten stand-up to musi być jakiś pomysł do zrobienia. Więc mówię, że jak robisz materiał o jakimś nowym sojuszu politycznym, no to sobie stań pod ulicą Przyjaciół i Alei Przyjaciół i zrób sobie ten stand-up, żebyś miał Aleję Przyjaciół za plecami, to będziesz miał jakiś pomysł na to. I to jest tam zabawa obrazem, zabawa tego, a nie, że na końcu musisz pokazać rej, bo to fajnie popromować własny rej w telewizji, tylko jest problem, no nie na dole, nie na Alei Stand-uperów. Czyli właśnie tej ulicy tutaj, to vis-a-vis zresztą Banku, Narodowego Banku Polskiego. Tym bardziej, że weźcie Państwo uwagę o tym, o czym Janek mówi, to są pieniądze, które nie zarabiają. Oni nie mają kosztów związanych z dojazdem. Nie, oni jeżdżą, oni nie, oni to jest dzienne, to jest dzienna stawka, 800 zł dziennie, tylko że oni nie pracują, no nie, mało kto pracuje tak dalej, tak 30 dni w miesiącu, zwykle to jest tak, że no jak ma 800 tego, to jest tak, 800 do 1200 operator kamery za mecz, możliwe, za powiedzmy raczej za dzień to powinno być. Tak. A nie za mecz. Za dzień po prostu pracy. On jeździ. Jeszcze za moich czasów był dźwiękowiec. To mnie zawsze fascynowało, dlaczego TVP jeździ z trzema ludźmi, czyli ma dźwiękowca, ma reportera albo researchera i ma człowieka od kamery. A na przykład konkurencja TVN i Polsat jeździ tylko z dwoma. Tak. Za krótko byłem, bo prawie rok i nie udało mi się tego rozkminić, no ale gdzieś tam było coś, ten podział był chyba uzasadniony tym, że my mamy dźwiękowców i coś trzeba z nimi zrobić. I mamy też ludzi od kamer i coś trzeba z nimi zrobić, no bo to są specjalizacje. 2000 zł wydawca za weekendowy, za weekend z TVP Info, za wyjazd weekendowy z TVP Info. Możliwe. 1/3/16/2020 rok za prowadzenie programu z telewizji śniadaniowej. Wydawca cały czas mówię. Wydawca to jest człowiek, który na przykład daje prowadzącemu listę gości, dzwoni do gości, umawia, upewnia się, że ci goście przyjadą. Wydawca musi mieć w rezerwie jednego gościa, z którym jest dogadany na wypadek, gdyby ten pierwszy na przykład złamał nogę, miał wypadek samochodowy. To jest taki pomysł po prostu tego, że oni muszą mieć, to telewizja po prostu funkcjonuje w taki sposób, że musi być linia ciągła. 2,5-3 tysiące złotych za wydanie wiadomości. 2021 rok. Możliwe, za moich czasów to było 800 złotych za dzień wydawcy w 2009 roku. Do 20 tysięcy, od 20 tysięcy złotych górę wynagrodzenie prezenterów TVP Info. Możliwe. Różnice w pensjach i teraz tak, redaktor ważnego programu 48 tysięcy miesięcznie, w tym 36 tysięcy z dyżurów i 12 tysięcy podstawy. Tak wysokie ofery tego to rzadkość, znam tylko dwie osoby, które mają takie pensje. Do 80 tysięcy miesięcznie topowy reżyser wielkobudżetowych eventów, koncertów. Do 30 tysięcy miesięcznie dobre miesiące, najlepiej zarabiający researcherka, która też tnie setki. Ciąć setki to jest robić, ma się te nagrywać wypowiedzi. Dlaczego oni operują tymi samymi ludźmi w TVP? Bo to jeszcze gdzieś tam przez moment
Nie powiedziałem, dlatego że nikt nie chce tam się normalnie wypowiadać. Nie mają czasu, żeby lansować własnych ekspertów. Wszyscy ludzie, którzy mają coś sensownego do powiedzenia i umieją się wypowiadać w telewizji, nie chcą się wypowiadać w telewizji pisowskiej. Z tego samego powodu, dla którego był taki kurwar, czyli tak zwany Kurier Warszawski, gazeta szmatławska. No, ludzie normalni tam nie chcieli ani pisywać, ani się wypowiadać, no bo po pierwsze można było w łeb dostać o podziemia, a po drugie, no ludzi to jakoś no, deprymowało. I dlatego tam jest tak mało ludzi. Ty mówisz o tym monasterskim. Tam jest po prostu stały zestaw mord. Więc oni po prostu potrzebują określonych treści. No, nie wszyscy ludzie mają z siebie, szczególnie teraz na końcówce. No, szanowni państwo, to kto ma ochotę zostać, jak Tomek tu mówi, zapisać się do NSDAP w kwietniu 45? No to ja mówię, że to kwiecień nie jest. No to już bardziej, Tomku, jest to bardziej taka... Luty, no, pora luty, luty. Nie, no październik, no 8 miesięcy, no. Gdzie tam, Janek, to już jest, to już Berlin prawie jest zdobywany. To No. już koniec. Na Wiesz, lot, zwróć na... uwagę na wywiad Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński tam pokazuje nam wszystkim. O kurczę, nie ma pieniędzy. No nie ma kasy. On No się zorientował, że nie ma. przede wszystkim, Na przykład i to jest tak, że no, oni tam zarabiają kilkanaście tysięcy miesięcznie na podstawach, natomiast i tak największe pieniądze tnie się na produkcjach zewnętrznych. Tam są największe pieniądze, które idą. To jest po prostu to, że generuje się po prostu kilkaset tysięcy za odcinek, kilkadziesiąt tysięcy. To są te fabuły. To są rzeczy, które są kompletnie niepoliczalne. Tam są największe marże. No, te pieniądze, które są przycinane na tych produkcjach tutaj, które powiedziałem, to tylko po to, żeby Państwu, zresztą polecam, możecie sobie przeczytać. W każdym razie konkluzja redaktora moja jest taka, że redaktor Boczek w magazynie Press nie doszacował, to znaczy tego stawki to jest policzone po dole. Z tego co ja mam i w ogóle nie poruszył najważniejszej rzeczy, czyli nie poruszył tych odpraw, to jest najciekawsze, czyli spadochrony, to redaktorze masz ode mnie temat na tym. Nie, to dobrze zrobił, bo nie będzie, Janek. To są martwe przepisy. No tak, ale oni sobie kupują, no to jest tak, znaczy ja to oczywiście nie chcę ich porównywać do szefów organizacji przestępczych, ale wyobraźcie sobie, nie wiem, jakiegoś kolesia, który był tam jakimś, nie wiem, ober, jakąś szychą w SS, który negocjował sobie pod koniec wojny pakiet emerytalny i odprawę, no bo to mniej więcej, tak to mniej więcej wygląda. Mnie to po prostu rozbawia, no, jeżeli na przykład taki Rachoń, Ziemiec, Adamczyk, Cholecka i cała ta Pereira. Pereira, Ogórek myślą, że dostaną jakieś pieniądze ze swoich odpraw. No ludzie, no macie trochę IQ. No. Po tym wszystkim, co wyście narobili, to po prostu dostaniecie z tak zwanego zasad współżycia społecznego, dostaniecie po prostu rozwiązanie natychmiastowe umów. I więc... Jest rynek, wybieracie. Skoro No, jesteście tak rozrywani i tak wspaniale sobie no to po radzicie, prostu to pokażcie, jak produkty będą chcieli. telewizja nie będzie mogła was po prostu więzić. Telewizja nie Tak. będzie mogła, telewizja po prostu zwróci wam wolność w trybie natychmiastowym. Będziecie mogli sobie od razu pójść pierwszego dnia po prostu pracować do telewizji Republika. Po prostu przenieść się tam i zobaczyć, czy ci widzowie powędrują za wami. Szanowni, Telewizja trwa, naprawdę to jest to też tam. telewizja trwa. Radio Maryja. Tu się z tobą nie zgodzę. Telewizja trwam. Parę razy widywałem niektóre programy MLT. Szczególnie to były takie fajne programy, bo ja tylko oglądałem te, które wrzucano na Twittera. Też mi się zawsze kojarzy. W TVP kiedyś pracowała dziennikarka, która miała świetne układy z rozgłośnią ojca dyrektora i ona pracowała też dla Wojskowych Służb Informacyjnych. Ilekroć słyszę hasło trwam, tylekroć mi się przypomina, że w Wojskowych Służbach Informacyjnych miała jeden pseudonim Noszak, ale dorzucili jej potem drugi pseudonim trwam. I moim zdaniem to było ewidentnie dla fanu, no bo po co jej było zmieniać? Po prostu siedział taki jeden z drugim po prostu i wymyślał te pseudonimy. Oni zresztą, naprawdę, wojskowe służby informacyjne miały naprawdę świetne pseudonimy. Dowcipne, fajne. Nie, no to jest, to, drodzy Państwo, to one dowodziły wielkiej erudycji i zainteresowań. Janku, no, sama teczka, buś. No Zobacz, właśnie. jak to naprawdę. No to jest...
To jest oczywiście, wszyscy mówią, że to jest po kocie. Nie. To jest. Jan Nepomucen. Tak, to jest. Nie, to jest Krystyna. Zaraz ci powiem. Krystyna Nepomucka. No ale pomóżmy. Tak, Krystyna Nepomucka, Małżeństwo niedoskonałe, i to Buś był właśnie ten bohaterem tej powieści, romansu. Buś jest niedojrzałym, podłym facetem, który ma nadopiekuńczą matkę. Prawdopodobnie jest kryptogejem. Książka się bardzo dobrze czyta, ja polecam. Ona gdzieś tam jeszcze sobie czasami chodzi na Nie Allegro. czytałem nigdy. Nie czytałem. Nie, to na Może, Allegro. To jest to, ja ci nie powiem, bo ja niestety książek papierowych już dawno ze sobą nie wożę. Mam w którejś z piwnic ze starymi książkami. Jeżeli gdzieś nie zostały wywalone podczas tego, bo ja tam rozdałem kiedyś książki do domów dziecka właśnie, tam porozwoziłem, ale chyba tego nie rozdałem, bo no bo to tak trochę mało w stylu. W każdym razie na koniec tej książeczki on wraca nas pod skrzydła rodzinki. Pierwszy raz to się ukazało w Londynie w 1945 roku pod tytułem Romans z Busiem, a w Polsce wyszło w latach 80. właśnie na fali odwilży, miało tytuł Małżeństwo niedoskonałe. I to właśnie ten Znajdę tytuł. sobie, poszukam. Znajdę Tak, to sobie. warto. Warto to przeczytać, bo to jest właśnie taka pokazja. Przeczytam głośno Busiowi. Tak, takiego audiobooka. Możemy co lepsze Tak, fragmenty. audiobooka O, znajdę. słuchaj, to wiesz co zrobimy, Tomku? Znajdziemy tą książkę i co lepsze fragmenty będziemy czytać Państwu charakterystyki Busia. Natomiast Proszę bardzo. Jak to ktoś się zacznie w każdym ciekawego razie urodzi? mnie inna rzecz ciekawi. Czy przypadkiem to, że się kot nazywał Buś, nie było jakąś pracą operacyjną w WSI, która sobie wrzuciła te celowo tą nazwę? Nie wiem, bo to mnie ciekawi. Pan kapitan Polaszczyk poprosił? Nie Czy wiem. fajny kot, fajna nazwa? Może. Polaszczyk to inny człowiek, wiesz, no. Naprawdę, Bardzo. to bardziej. Szanowni Państwo, historia bez cenzury. Magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów, Rozpad Rosji, ostatnie mocarstwo kolonialne Europy może przestać istnieć. Drugi Piłsudski to jest materiał pozytywny o Piłsudskim w historii bez cenzury u nas, ale nie o tym, o Józefie, tylko o Bronisławie Piłsudskim, człowieku, o którym uczą się dzieci w książkach w Japonii. Dlaczego? O tym się można dowiedzieć. Tam jeszcze do niedawna żyli potomkowie. Ja nie wiem, jak to tam było, ale jeden z nich zmarł. To był taki skośnooki Piłsudski, ale chyba pokądzieli już. W każdym razie to można się dowiedzieć. Oprócz tego tekst, jak Zachód uzbroił armię Putina. Mój tekst o tym, kto fałszuje historię Polski. I jeden z moich ulubionych tekstów w tym numerze, Lód i żelazo, czyli skąd George R.R. Martin, autor słynnej Gry o Tron, czerpał inspirację. Z jakich wydarzeń historycznych z europejskiego średniowiecza? Historia bez cenzury, polecam. No dobrze, a teraz Tomek znowu komuś tam zrobi krzywdę, znowu ktoś się będzie miał się źle czuć na koniec materiału, żeby nie było tak fajnie, co? Tak, Tomku? Nie, Janku, ja nikomu nie będę robił krzywdy. Ja cały czas zastanawiam się, czy jeszcze pan Ryszard, nasz ulubiony, pracuje w CBA. No nie pytałem się, bo nie chcę, żeby akurat w zestawieniu o tym, o czym my mówimy, Pominąć go. pana Ryszarda pominąć. Natomiast no, cały czas, panie Ryszardzie, no, pozdrawiam, dziękuję. Szczególnie będę pamiętał, jak pan tak mnie prosił, żebym ja już sam z własnej nieprzymuszonej woli otworzył panu te wszystkie telefony, które żeście ode mnie zabrali i ten cały sprzęt, z którego wszystko zniknęło, bo pan to robił dla mnie z takiej no, przyjaźni. Panie Ryszardzie, a pan to robił dlatego, bo wy żeście sobie to dawno otworzyli i koniecznie ja musiałem to przystemplować, że otworzyłem sam. No jak widzicie, nie otworzyłem tego. Nie zrobiłem. Pan nawet mówił, że za chwilę pan mi to wszystko odda już. Wiadomo, że pan by mi nie oddał tego sprzętu, natomiast ja bym, byłoby klepnięcie, że ja to robiłem. A teraz macie to schowane w Katowicach.
i czemu się tak bardzo boicie, co tam się takiego dzieje w związku z tym moim sprzętem, który tak długo już tam leży. Ale ja wiem, co się dzieje i wiem, kto tam boi się teraz do niego dotknąć. Bo wiecie, że teraz to parzy ten sprzęt. Teraz to byście chcieli na chęci pousuwać te wszystkie wpisy, kto przy tym majstrował. Nie. Jak mówi klasyk, kwity nie płoną. Kwity nie płoną. A kto z tego usuwał treści, to również personalnie będziemy wiedzieć. Naprawdę, jak widzicie, my potrafimy to zrobić. Tyle, no to życzę miłego dnia. A ja, drodzy Państwo, zapraszam na portal wieści24.pl i na kanał Jan Piński Historia. Tam dałem niedawno materiał o szwadronach śmierci Czesława Kiszczaka, o tym, że w czasie tych dekady przed transformacją zginęło kilkaset osób z rąk siepaczy komunistycznego reżimu, ale teraz porównajmy to, bo kiedyś zbierałem te informacje, to mnie strasznie to wszystko oburzało i trzęsło, a teraz się okazuje, że Jarosław Kaczyński bez szwadronów śmierci rozwalał po prostu codziennie z 700 ludzi, czyli takieś tam x100 pole. Wystarczy próbować wziąć fachowców od Jarosława Kaczyńskiego i są kolejki karetek i ludzie już nie mają jak się leczyć. Tak, drodzy Państwo. Żarty na bok, ale za to ktoś kiedyś powinien odpowiedzieć za to, bo to jest rażący przykład. Oczywiście nie wierzę, że zrobili to celowo, tylko że to, że ktoś jest kompletnie w sposób niekompetentny i doprowadził do takiej liczby zgonów. To, że do tej pory nie mamy w Polsce komisji śledczej, która ustala, jak to się stało, że byliśmy najgorsi, to oznacza tylko tyle, że gdyby doszło do kolejnej tego typu pandemii, no to będzie, może być powtórka. No ja liczę, że kto inny będzie rządził, to może będzie lepiej rządził, ale tu przede wszystkim trzeba zrobić komisję śledczą i wyjaśnić wszystko, kto za przeproszeniem dał ciała, dlaczego ludzie umierali w kolejkach, dlaczego ludzie umierali z powodu braku pomocy medycznej. Ważna rzecz, szanowni Państwo, do zobaczenia. Jeszcze rozmawiałem z taką jedną starszą panią, która powiedziała mi, że koronografię powinna zrobić, ale koronografię ma termin za 2 lata. Że zrobią za 2 lata koronografię, a jeżeli chce zrobić ją prywatnie, to musi zapłacić około 800 zł. Postaramy się jakoś pomóc pani, natomiast to właśnie zrobił Jarosław Kaczyński i jego cudowne zarządzanie. Szanowni, nie chcę wymieniać przykładów, bo z tym się codziennie spotykamy. Państwo też się z tym spotykacie. Miejmy nadzieję, że niedługo trzeba będzie inaczej przekierować ten strumień tego wielkiego złodziejstwa. Z TVP. Do zobaczenia.